aby uczyć tę ciemnotę, aby uczyć tę głupotę. Eksperci z Polski i z całego świata przybyli do Tuczna w województwie zachodniopomorskim, by uczestniczyć w dwudniowej konferencji poświęconej Tuczno. Polityce klimatycznej. Jest z nami inicjator tej konferencji, pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Panie ministrze, jaki przebieg tej konferencji i kto bierze w niej udział? No więc najpierw chciałem powiedzieć, że inicjatorem w pewnym sensie może i jestem, ale organizuje to wiele jednostek, m.in. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Światowa Federacja Naukowców, zrzeszająca ponad no jednak 10 tysięcy osób na świecie i kilkudziesięciu noblistów. Jest profesor Antonino Cukiki, który jest szefem tej organizacji, a to ten jeden z najbliższych przyjaciół w sensie naukowym, ale nie tylko naukowym. Co będziemy jadły, aby się my nie zbladły. Gerard Miller, również przyjaciel i współpracownik Jana Pawła II. Również przyjaciel Jana Pawła II. Organizacji Nauki Wiary w Watykanie. A to spotkanie jest kontynuacją tego spotkania, które było równo rok temu, a mianowicie 16 października 2016 roku żeśmy zorganizowali takie sympozjum Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki Laudato Si. Tam pokazaliśmy Polskę w tym układzie międzynarodowym, właśnie w podobnym składzie, że Polska jest wzorem dla całego świata pod względem koncepcji użytkowania zasobów przyrodniczych, tej koncepcji zrównoważonego rozwoju, albo inaczej czynienia sobie ziemi poddaną, po to, żeby użytkować te zasoby przyrodnicze, żeby również służyły człowiekowi. Ale całą, mówię jakby ideą tego jest to, co dzieje się w tej chwili na świecie, a mianowicie w ramach tak zwanej polityki klimatycznej musimy zażegnać wszelkie problemy świata, które występują, a te problemy świata to nie tylko wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale również brak dobrej wody, brak dobrego powietrza, to jest zanik gatunków, to jest proces pustynnienia, to są sprawy związane z głodem, obniżenie produkcji żywności, to są w związku z tym ogromne migracje za dobrą wodą i dobrym powietrzem i żywnością oczywiście, to są sprawy związane również z wykluczeniem i migracjami w tej wielkiej skali. I temu staramy się zadziałać zgodnie z polityką klimatyczną, młodzi, która została zarysowana porozumieniem paryskim jako jednym z załączników do... Radio Conchita nagrywa dzwonienie, proszę Państwa, ministra. I właśnie paryskiego, gdzie Polska odegrała dużą rolę odnośnie jego treści, powiedziano, że mamy dwa działania po to, żeby ustabilizować, zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, a mianowicie redukcja emisji poprzez lepsze spalanie, poprzez mniej... Do więzienia powsadzać tych, proszę Państwa, oszustów. Do więzienia radio obrotowe to mówi. Radio. Regenerować gleby, regenerować torfowiska po to, żeby one miały lepszą tą pojemność ekologiczną, czyli żeby dawały więcej produktów dobrych dla człowieka, jak również i dla gatunków, a w związku z tym, żeby występowały określone gatunki, aby chronić tą bioróżnorodność. I to działanie jest równoważne. I samym porozumieniem paryskim mówi, że należy osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli tyle emitować, ile jesteśmy w stanie pochłonąć po to, żeby ten świat nasz istniał w tej stanie równowagi. No i Polska tu pokazała 2 lata temu, że jest liderem w zakresie redukcji emisji przy równoczesnym wzroście gospodarczym. To my przecież żeśmy dokonali redukcji na poziomie 30%, mając do redukcji na poziomie 6% przy równoczesnym ogromnym wzroście gospodarczym. A więc typowy przykład państwa sukcesu, kraju a więc typowy przykład. Święty potrafił również wykorzystywać pochłonięte dwutlenku węgla po to, żeby więcej było tych lasów, żeby te lasy były bardziej pojemne w drewnie, miały odpowiednie gatunki i to rola tych lasów jest wielka i jesteśmy też wzorem dla całego świata. I podczas tej konferencji tu chcemy pokazać konkretne metody i rzeczywiście ile jesteśmy w stanie pochłonąć dwutlenku węgla po to, żeby dojść do tej neutralności klimatycznej przy polskich zasobach węgla, gdzie węgle musi być tym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, czyli lepsze spalanie, a z drugiej strony więcej pochłaniać po to,
zasłużyło regeneracji układów przyrodniczych. I tu chcemy pokazać i pokażemy, ile rzeczywiście Polska może jakby rzucić na szale tych jednostek pochłaniania, szczególnie w tym kontekście, że w tej chwili jedna tona dwutlenku węgla według tego wewnętrznego systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej kosztuje 20 euro. Ile te lasy mogą dać tych jednostek pochłaniania? Po co mamy płacić 20 euro za jedną tonę redukcji, skoro możemy to pochłonąć i może to służyć również i człowiekowi, służyć przyrodzie. I pokażemy to, jak można działać właśnie na dobro przyrody. Przecież pójść węgla. Tutaj przedstawiciele państw od Ameryki Północnej poprzez Afrykę, jak również państwa europejskie uczestniczą, zainteresowanie jest duże. No i rzeczywiście możemy powiedzieć, że Polacy, polskie lasy mogą być przykładem również dla jednoczącej się całej Europy. Oczywiście ta koncepcja ma przeciwników, szczególnie w zachodniej Europie, w krajach tak zwanej Starej Piętnastki, którzy za wszelką cenę chcą tylko i wyłącznie całą politykę klimatyczną sprowadzić do redukcji emisji, no i w związku z tym uzależniać również i nas od własnych nośników energii, o ile takie posiadają, od własnych technologii, patrz na przykład sprawa związana z energetyką wiatrową. Ale z tymi wszystkimi argumentami pewnie zmierzą się dyskutanci podczas konferencji, która odbywa się w Tucznie, a której będziemy się szerzej przypatrywać, bo Radio Maryja Telewizja Trwam są patronami medialnymi tej konferencji. Tak, są patronami medialnymi. Serdecznie dziękuję za to i serdecznie zapraszam Państwa do obserwacji tego, co będzie działo się w Tucznie. Serdecznie dziękuję Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej. Serdecznie dziękuję Fundacji Jana Pawła II, czyli wszystkim tym organizacjom, które tu współdziałają razem z nami. Szczęść Boże, dasz Bóg. Bóg zapłać. Pan profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, prosto z Tuczna, z konferencji, Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Naukowa, proszę Państwa. Nauczna jak konferencja. Nauczna jak konferencja. Nauczna jak konferencja. Nauczna konferencja. Ostatni tydzień na podjęcie decyzji, na kogo zagłosujemy w wyborach samorządowych. Ta decyzja należy do nas, podejmiemy ją, powinniśmy podjąć ją po rozmyśle, po spotkaniu nauczna z kandydatami, po zapoznaniu się z problemami, po spojrzeniu na to, co do tej pory zostało zrobione. Także proszę Państwa, radio koncita. Ale to jest jedna część, ta polityczna wyborów. Jest jeszcze część związana z tym, jak głosować, co dzieje się w takim lokalu wyborczym, co należy przygotować, jak głosować, jak wyglądać listy. Czyli edukacja wyborcza. Jest jak z nami głosować. Pan profesor Janusz Kawecki, aktualnie członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Szczęść Boże, Panie Profesorze. Szczęść Boże, witam moich serdecznych słuchaczy. Panie Profesorze, jak zatem głosować taką edukacyjną część, gdyby Pan Profesor, jak to zwykle bywało na naszej antenie, zechciał powiedzieć słuchaczom? Jak to głosować, Polak ma? Jak głosować ma? Jak głosować, Polak ma? Jak głosować ma? Wybieramy w dniu 21 października. Lokale wyborcze, czyli te, do których dotychczas chodziliśmy, będą czynne od godziny 7 do 21. Żeby omówić szczegółowo nasze postępowanie, to powinniśmy tylko przypomnieć na początku definicję. Co to jest karta do głosowania? Karta do głosowania obejmuje wiele osób kandydujących do danego organu samorządu. Natomiast na karcie będą umieszczone nazwiska
różny sposób, między innymi przeważnie będą one umieszczone na listach. Czyli jedna karta może zawierać kilka, nawet kilkanaście, jak spoglądałem na sprawozdanie, informacje, stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej. W niektórych listach, gminach jest tych list kandydatów rekomendowanych przez komitety wyborcze stosunkowo dużo. A więc karta i lista się różnią. Listy kandydatów mogą być kilka na jednej karcie. Na jednej karcie więc znajdować się może kilka list. W Polsce występują okręgi wyborcze. Będzie trochę inaczej wyglądać sytuacja w odniesieniu do tych, którzy będą głosowali w Warszawie. Inaczej trochę w miastach, gminach, na powiatach, na prawach powiatów, a także miast. No i w pozostałych gminach. Zacznijmy więc od stolicy. W przypadku Warszawy wyborca po wykazaniu, że ma prawo głosować, otrzymuje 4 karty do głosowania. Podobnie też jest w pozostałych gminach, oprócz miast, na prawach powiatów. Czyli w większości dostawać będziemy 4 karty. To są oddzielne formularze różnych wymiarów. Zależy bowiem od tego wymiaru, ile będziemy mieli tych list kandydatów zamieszczonych na poszczególnych kartach wyborczych. W Warszawie otrzymują więc wyborcy jedną kartę zawierającą kandydatów do Rady Dzielnicy i to jest karta żółta, czy taki na tle żółtym wypisane czarnym kolorem poszczególne nazwiska i wszystkie informacje. Karta do Rady Miasta Stołecznego Warszawa to będzie karta, na której napisy są na tle szarym. Karta do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i ta będzie miała ten dotło niebieskie. No i karta w wyborach na prezydenta ma kolor różowy. Och, linia, myśla, do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do Sejmiku Mazowieckiego, wyborcy otrzymują z kandydatów myśla, czyli na jednej karcie odpowiednio do decyzji myśla, jest ta decyzja tylko jedno nazwisko, które umieszczone jest na danej liście wybieramy kandydata, ale wybieramy także listę, którą popieramy w wyborach. I wobec tego na karcie do Rady Dzielnicy zawierającej różne listy wybierzemy tylko jedną z tych list i przy nazwisku jednego kandydata umieścimy znaczek. I na tym nasza czynność w odniesieniu do tej karty. Karta do Rady Miasta Stołecznego Warszawa podobnie wybieramy. I przy nazwisku tym dajemy, będę już dalej to nazywał X, chociaż w ustawie
wywiniamy się Polska, Polska, o wzajemnie przycinających się właśnie w tej klatce, co najmniej po liniach. A mnie wiedzieliście? No i wybora do pełniku Mazowieckiego na tej tarczy niebieskiej zostawimy tylko jeden. On nie będzie chciał przyjść. Natomiast karta na prezydenta się Polska, Polska, Polska. Kandydatów 14, 14 umieszczonych w kolejności alfabetycznej, a przed nazwiskiem każdego z kandydatów znajduje się kartyczka i wybierzemy tylko jednego, bo to jest jednomandatowy wybór prezydenta. Wybieramy tylko i przy jego nazwisku w kratce umieszczamy te dwie przecinające się linie. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o Warszawę. W miastach, gminach na prawach powiatu, tych 66, wyborcy przyjdą do komisji obwodowej i otrzymają tylko 3 karty, ponieważ nie ma wyboru do powiatu. Otrzymują więc kartę do Rady Miasta, która wypełnia rolę powiatu, kartę do Sejmu Wojewódzkiego, no i kartę na prezydenta burmistrza tego miasta. Jeśli w którymś, nie wiem, czy w którymś z miast będzie kandydat tylko jeden, to wówczas na tej karcie do prezydenta będzie jego nazwisko, ale przed nazwiskiem umieszczone w pionie wymieniamy się Polska, oznacza tak, a druga oznacza nie. W odniesieniu zaś do kandydatów znajdujących się na karcie do Rady Miasta, do Sejmiku Wojewódzkiego, postępujemy tak samo jak w Warszawie, to znaczy wybieramy tylko tę listę, którą chcemy poprzeć. Na tej liście jedno nazwisko i przy tym nazwisku po lewej stronie nazwiska zapisanego tak umieszczamy znaczek X. Wybory w pozostałych miastach i gminach będą wyglądały podobnie. To znaczy, jak to robiliśmy, omawialiśmy w odniesieniu do Warszawy, będzie każdy z wyborców wybrał 4 karty. Karta do Rady Gminy, karta wybieramy radnych Rady Powiatu, karta, której wybieramy radnych Sejmiku, no i karta na burmistrza, wójta czy prezydenta. Postępujemy podobnie, jak to było w tych kartach do rad Sejmiku i powiatu poprzednio, ale w odniesieniu do Rady Gminy będzie tylko ta różnica, że w większości miast i gmin będzie to takie samo działanie. Natomiast są takie miasta i gminy, które mają mniej niż 20 000 mieszkańców. No to wówczas są to wybory jednomandatowe w okręgu do Rady Gminy. I stąd nie ma tam umieszczonych list wyborczych, tylko zestawieni są kandydaci Polska, w kolejności alfabetycznej. Ale oprócz tego, że podane jest tam imię kandydata, Polska, przedmiotu, czy nazwisko i imię podane przez nazwiska, Polska, to Polska, informacji znajduje się katolik wobec skandali seksualnych w Kościele. Nie ma nic bardziej nikczemnego niż używanie urzędu, posady czy wpływowego stanowiska do ciemiężenia czy wykorzystywania osoby słabszej. Dotyczy to w szczególności przypadku wykorzystywania seksualnego. Jeszcze gorsze są te czyny, które nie tylko naruszają prawa sprawiedliwości i miłosierdzia, ale także prawa natury. Jest to godne szczególnego potępienia wtedy, gdy urząd czy wpływowe stanowisko ma naturę religijną, proszę Państwa. Żadne słowa nie są w stanie adekwatnie wyrazić naszego braku akceptacji dla skandalu wykorzystywania seksualnego przez członków katolickiego duchowieństwa. Złamali oni swoje święte śluby i skalali sakrament kapłaństwa. Nade wszystko
swoimi czynami poważnie obrazili Boga i Jego Kościół. Zdrowe oburzenie. To zrozumiałe, że powtarzające się doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym przez osoby duchowne wywołują uzasadnienie i zdrowe oburzenie. Jednakże to oburzenie powinno być wyrażane w sposób ostrożny i rozsądny. Musimy starać się o to, aby nie wykorzystywać tej okazji do pomniejszania sakramentów, święceń kapłańskich, świętych ślubów czy hierarchicznej struktury Kościoła. Polska, a. I umieszczamy Polska, a. Polska, a. Polska, a. Polska, a. Dzięki temu nie będzie pomyłek. Polska, a. Polska, a. Radę da. 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 Oczywiście mamy z sobą dokument tożsamości. Polska, a. Polska, a. Radę da. Polska, a. Polska, a. Radę da. Polska, a. Polska, a. Radę da. Polska, a. Polska zamieszkują na terenie danej gminy na stałe. Czyli także mogą być obywatele Unii Europejskiej, którzy także przebywają stale. Polska, a radę da. Bardzo dziękuję za ten instruktaż wyborczy. Się jak zawsze pan profesor Janusz Kawecki przeprowadził nas przez to głosowanie. Dziękuję serdecznie, profesor Kawecki jest dość dobry. Profesor Kawecki jest dość, jest dość dobry. Profesor Kawecki jest dość, jest dość dobry. Profesor Kawecki jest dość dobry. I wiadomości zaraz są, będziemy śpiewać hymn. Jest profesor Kawecki, który nosi dwie kiecki. Jest profesor Kawecki, który będzie nosił 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 dwie kiecki. Także tak, proszę Państwa, żeby te nasze audycje nie były nudne, to dlatego nie są takie długie.